Dobrze, kochani, cieszę się bardzo, że z Wami jestem dzisiaj. Z tego proszę, żeby parę rzeczy powiedzieć. Powiem pokrótce, jak wielkim jestem. Nazywam się Bartosz Michałow, pochodzę ze Świnoujścia i aktualnie prowadzę Kościół Chrześcijański Pomiękana w Poznaniu. O to, o czym na pewno chciałbym dzisiaj powiedzieć, to by poświęcać się służbie i też by się tego nie bać. Tak? Tutaj mój przedmówca mówił o poświęceniu, bardzo cenne rzeczy związane z tym, z czego często musisz zrezygnować, żeby te rzeczy nazwać, tak? Żeby to było jasne, że te rzeczy potrzeba zrezygnować i je zdefiniować, ale też się tego nie bać, żeby w tym być odważnym, bo ja, mówiąc o sobie, to ja kiedyś, zanim w ogóle poznałem Boga, ja byłem zupełnie innym człowiekiem, ja funkcjonowałem zupełnie inaczej, tak? Ja funkcjonowałem w dużej mierze w odrealnieniu, taki introwertyk, zamknięty w sobie, w swoim świecie, w grach komputerowych, w różnych takich rzeczach. Byłem bez celu, byłem zagubiony, funkcjonowałem w odrzuceniu, nie miałem realnych, głębokich relacji. Nie miałem realnych, głębokich relacji, które są mega potrzebne w życiu każdego człowieka, tak? Więc byłem też zanurzony w tym odrzuceniu. Funkcjonowała w moim życiu depresja, później nałogi. Nie umiałem po prostu żyć. A jedną z obietnic w psalmie napisane, że ja Ci dam poznać drogi żywota. I to się stało w moim życiu, między innymi dlatego, że nie bałem się poświęcenia. On mi dał poznać drogi żywota, pokazał mi raz za razem, jak żyć, pokazał mi, jak żyć. I dzisiaj jestem właśnie w miejscu, w którym jestem w zupełnie innym miejscu. Dzisiaj moje życie inaczej wygląda. Dzisiaj służę, bo chcę służyć. Nie dlatego, żeby właśnie moje życie inaczej wyglądało, tylko służę, bo chcę służyć. Bo jestem świadomy tego, jak On mnie pokochał. Jestem świadomy Jego miłości i to powoduje mnie to, że ja chcę służyć. Ja nie służę po to, żeby moje życie się podniosło. Moje życie się podniosło. Moje życie podniosło się, od kiedy poznałem Boga w służbie, też moje życie się podniosło w różnych aspektach. Ale nie po to służę. Służę, bo chcę służyć. Służę, bo On mnie pokochał, bo zrozumiałem w ogóle tą głębię Jego miłości. I w ogóle zmierzam tego, by ją coraz bardziej pochwycić. I to w ogóle jest tym motorem, który sprawia, że ja chcę. Tak? A On nie zaniedbuje tych, których kocha. Jednocześnie moje życie się podnosiło. Więc zrozumiejąc w ogóle Jego miłość, będziesz chciał służyć, będziesz służył, będziesz wiedział, że masz. Nie będziesz służył, żeby na coś zapracować. Rozumiejąc Jego dobroć, Jego obfitość, która jest w Bogu, będziesz służył, bo będziesz wiedział, że masz nie będziesz służył, by na cokolwiek zapracować. Tak? Dzisiaj mam inne życie, tak? Byłem w odrzuceniu, dzisiaj mam prawdziwych przyjaciół, mam ludzi, z którymi jestem blisko. Dzisiaj ci ludzie idą ze mną za Chrystusem, dzisiaj mam żonę, dzisiaj podnoszę ludzi, dzisiaj prowadzę ludzi też do Chrystusa, tak? Dzisiaj wyrywamy ludzi w ogóle zna piekło na ulicach, w Ewangelii, w różnych innych konfiguracjach. I gdybyś mi miał spytać, czy marzę, no to właśnie to robię, tak? To jest to, o czym marzyłem, to jest to, czego chciałem, to robię. I to jest tylko dlatego, że się odważyłem. To w ogóle tylko dlatego, że się odważyłem. Bo to nie jestem jakoś konstrukcją, która, można by powiedzieć, jest całkowicie z kosmosu, zupełnie jakimś supermenem, tylko po prostu odważyłem się. Odważyłem się i to zmieniło moje życie. Więc robię to, o czym marzyłem i to ma sens. To ma dla mnie głęboki sens. Tak jak kiedyś moje życie było bezcelowe, tak dzisiaj ma ono sens. I służyłem nie tylko właśnie, gdy było łatwo. Służyłem tak samo, gdy było trudno. Gdy to, co wierzyłem, to było wystawiane na próbę, gdy rzeczy się nie działy tak, jak myślałem, że się będą działy, gdy musiałem czekać na coś w wierze. Ale właśnie to było możliwe, bo znałem Jego miłość. Poznanie właśnie tej głębi Jego miłości, tego ojcowskiego serca, tego, jak bardzo Mu na Tobie zależy, sprawia, że wiesz, że Cię w tym wszystkim nie zaniedba. Wiesz, że On Cię nie zaniedba. Kiedy będziesz szedł za Nim, kiedy będziesz kładł też swoje życie, kiedy będziesz właśnie z czegoś rezygnował, jak mówi mój przedmówca, będziesz z czegoś rezygnował, to wiedząc, jak bardzo Cię On kocha, wiedząc, jaka głębia jest w Nim, wiedząc, jak bardzo Mu na Tobie zależy, to nie będzie dla Ciebie trudne. Będąc patrzony w Niego, to nie będzie dla Ciebie trudne. Czy dla Twojej duszy to będzie trudne, będą blokady, będzie lęk ustawicznie pukał, od Twojego umysłu będzie pukał, bo całe Twoje odczucia będą Cię zatrzymywać przed tym, tak? Ale jeżeli tą granicę będziesz ustawicznie, jeżeli nauczysz się takiego sposobu, takiego nastawienia, że
te blokady, te granice lęku ustawicznie będzie przełamywał, to będzie właśnie zwycięstwo za zwycięstwem, tak? No i trochę się poobijasz po drodze, po drodze, już będzie bardzo dobrze. Ja właśnie, gdy poznałem Boga, pewne rzeczy już się dość szybko zmieniły w moim życiu, ale też bardzo szybko się zagubiłem w tym wszystkim. I to było też dlatego, że nie miałem kościoła, nie miałem w ogóle realnego źródła duchowego. To jest w ogóle bardzo potrzebne w życiu każdego człowieka. W tym wszystkim się wywaliłem, w tym wszystkim wróciłem do świata. Natomiast gdy wróciłem do Boga, jedną z rzeczy, którą sobie głęboko ustawiłem, to to, że ja na poważnie, że właśnie Bóg, wszystko to, co On powiedział w Nowym Testamencie, to, co powiedział przez Jezusa, On to powiedział na poważnie. Ja ustanowiłem w sobie to, że będę to wszystko traktował serio, że będę w tym wszystkim wierny. Gdy wróciłem do Niego, to stosowałem wiernie to, co mogłem, tak? Do czego miałem objawienie, bo jak nie miałem objawienia, to ja nie miałem, nie wiedziałem, co, jak zastosować. Nie wiem, co, z czym się je, co jeszcze zrobić, jak jakiś temat duchowy funkcjonuje, jak jakaś zależność w życiu wygląda. Nie wiedziałem, ale to, gdzie wiedziałem, to, gdzie miałem objawienie, to mogłem zastosować, stosowałem i działało. Albo się uczyłem na błędach. I to, co zrobiłem wtedy, to wziąłem odpowiedzialność. To jest właśnie ten klucz. Tak, ja widzę, że to w ogóle, to stwierdzenie się pojawia. Myślę, że będzie w ogóle dzisiaj pojawiać w tym, co będziecie słyszeć, ale to był klucz, tak? To jest w ogóle jeden z podstawowych kluczy królestwa. Podjąłem w ogóle głęboko w sobie tą decyzję, że nic mnie od Boga nie odciągnie, że On będzie pierwszy. Nic mnie od Niego nie odciągnie, więc pracę pod to podporządkowywałem. Podporządkowywałem pod to moje kontakty z ludźmi, moje relacje rodzinne. Tak, podporządkowałem pod to, że nic nie chcę, żeby mi odciągnął od Boga, że ja się skupię na Nim, że On jest pierwszy. Pod to podporządkowywałem wszystko. A to było związane z poświęceniem. I trzeba było tak naprawdę przełamywać siebie, schematy kulturowe, schematy w ogóle swoich uczuć, tak, swoje emocje, by w ogóle ta rzecz mogła zaistnieć. I do tego potrzeba było odwagi. To gdy do Boga wróciłem, to jedną z rzeczy w ogóle, która mnie potężnie zapaliła do tego, by te rzeczy wprowadzać w swoje życie, to właśnie było to, że zafascynowałem się możliwościami Boga. Zafascynowałem się tym, co jest człowiek wypełniony duchem świętym w stanie zrobić, co jest w ogóle w stanie zrobić Bóg. Zafascynowałem się tym, ja przeczytam tylko list do Efezjan, kawałek to jest. Efezjan 3 rozdział, 20 werset. 21. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. Temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie. Po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Temu, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić. Ponad to wszystko, o czym myślimy. Ponad to wszystko, o co prosimy, tak? Kiedy ja te rzeczy zacząłem uchwytywać, jak w ogóle jest wielki, jak jest potężny, zaczęło mi to fascynować, zacząłem tego szukać, chciałem to zgłębić, bo wiedziałem, że to jest tak fundamentalny, ważny temat, by to odkryć i też jest w ogóle potrzebne, by to poddać dalej, tak? By temu służyć, żeby tym, co w tym znajdę, żeby to przemieniło moje życie, ale przemieniło nie tylko moje życie. Zdawałem sobie coraz bardziej sprawę z wielkości Jego chwały i to sprawiał, że nie mogłem pozostać bezczynny, że nie mogłem w ogóle nic z tym nie zrobić. Jeżeli różne rzeczy przychodzą do Twojego życia i Tobie tak delikatnie pukają, że może nie warto szukać Boga, że może odłóż to na później, że może kiedy indziej, może zadbaj o coś innego najpierw, tak? Może nie warto aż tak bardzo Go szukać. To przeczytaj jeszcze raz ten werset. Jest tu napisane, że daleko więcej potrafisz to, o czym pomyślisz. A w Hebrajczyku jest napisane, że On nagradza tych, którzy szukają, więc On jak Ciebie nagrodzi? Nagrodzi Cię daleko więcej niż ponad to, co sobie na tę chwilę wyobrażasz. Co będzie na skutek tego, że podejmujesz decyzję o tym, by Go szukać. On Ciebie wynagrodzi daleko bardziej, się błogosławi, bardziej niż to jesteś w stanie pojąć teraz. I w tym świecie i przyszłym. Więc zafascynuj się tym, To będzie w ogóle też kluczem właśnie do tego, by przychodziła do Twojego taka życia łatwość, by służyć, by działać, by dawać siebie, by kłaść swoje życie. I że zafascynujesz się w tym wszystkim Bogiem. Jeżeli to nie będzie dla Ciebie
robię, bo trzeba, kładę swoje życie, no bo tak mówią, taki jest standard, to kładę, tylko jeżeli ty odnajdziesz w tym też fascynację, jeżeli ty odnajdziesz w tym przygodę swoją. To nie będzie dla ciebie żadną katorgą, mimo że możesz doświadczać cierpienia w tym wszystkim. Przeczytam ten sam fragment, miałem, który przed mocnym. Ewangelia Marka, 10 rozdział, 28 werset. I począł Piotr mówić do niego: oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. I Jezus odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nie ma takiego, kto by opuścił dom, albo bracia, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pole dla mnie i dla Ewangelii, który by nie otrzymał stokrotnie teraz, w doczesnym życiu, domów i braci i sióstr, i matek, i dzieci, i pól, choć wśród prześladowań, a w nadchodzącym czasie żywota wiecznego. Z Piotr mu mówi: w ogóle opuściliśmy wszystko, poszliśmy za tobą. Mówi mu to i tak się przygląda Jezusowi, jak Jezus zareaguje na to. Jak Jezus na to realnie zareaguje. Jezus mu powiedział, co jest z tym związane. Jak mu dał obraz. Ogólny obraz, co jest z tym związane właśnie w tym życiu. Stokrotny zwrot. Choć wśród prześladowań. I daleko więcej w żywocie wiecznym. Jeżeli będziesz też patrywał się w wieczność. Kiedy nie widzisz naturalności. Kiedy nie widzisz naturalności, patrując się wieczność, będzie cię to cały czas też napędzało, by dalej służyć. Piotr powiedział mu: właśnie opuściliśmy wszystko. Ja tak podobnie zrobiłem, jeżeli chodzi o to, jak zacząłem służyć, jak zacząłem działać, tak? Opuściłem wszystko. Opuściłem w ogóle moje miejsce zamieszkania, do którego byłem przyzwyczajony. Tam miałem dobre perspektywy, jakieś dobre relacje z rodziną. Tam się dobrze odnajdywałem. Wszystkim opuściłem to. Opuściłem to i wyjechałem w ogóle do innego miasta. Ja ze swojej duszy nie lubiłem jakichś dużych miejscowości, pojechałem do dużej miejscowości i chciałem z Bogiem zacząć kościół. Tam to włożył mi w serce. Ja tak zrobiłem. Znam też takich ludzi, bo tu tacy ludzie siedzą tutaj, którzy opuścili wszystko i swoim życiem pokazują to. W ich życiu widać to, że opuszczają inne rzeczy, by być blisko Chrystusa. By być w relacji miłości z Nim, realizować służbę. Znam takich ludzi, tacy ludzie są tak samo u mnie w kościele w Poznaniu, którzy przyjechali z innych stron i z innych stron w ogóle kraju, świata. I widzę to, że Bóg w tym wszystkim jest w stanie potężnie to wykorzystać, tak? Po prostu naczynie, które jest gotowe się dać. Użyć. Znaczy niektórzy jest gotowy położyć, tak? Że jesteś gotowy położyć swoje życie. To wykorzystuje cały czas. Widzimy, jak mówią o Poznaniu, jak ludzie są uwalniani, jak ludzie są uzdrawiani, jak kto inny odnajduje Jezusa na ulicach, musimy. Ale cielesność zawsze będzie krzyczała, żeby nie płacić ceny. Ciało zawsze będzie krzyczało, żeby nie płacić ceny. To się będzie zawsze podnosiło, więc nawet jeżeli ty już doświadczyłeś Boga, jeżeli ty już w pewnych elementach położyłeś swoje życie, jeżeli ty już w jakiś sposób służysz, to niech ten głos ciała wyłapuj zawsze, niech on się nigdy nie podnosi, niech nigdy się nie zdominuje, by nie iść dalej, by nie położyć dalej. Niech to cię nigdy nie zatrzyma, ten głos ciała, który ci powie: już się tyle wysłużyłeś, już tyle zrobiłeś, to po co jeszcze będziesz tam tak szalał? Bo kto to zrobi? Kto położy życie? Jak nie ty, kto nie weźmie tej odpowiedzialności? Jak nie ja, jak nie ty? Tak mogę podsumować, co miałem, jak mnie Bóg powołał do Poznania. Miałem, można powiedzieć, że pewne oszczędności, średnie wykształcenie, miałem perspektywy w ogóle, tam pracę w Niemczech czy w Norwegii, dobrej. Ja przyjeżdżam do Poznania, miałem też rozklepotane auto, które już poszło na złom. Ja to dałem to. Nie mówię w ogóle, co mi zależy. W ogóle Jezus, ty jesteś w ogóle godny, żeby dla ciebie życie stracić. Ty jesteś godny, tego dałem to. Że co ja to dałem, ja nie żałuję. Chcę ci powiedzieć, że nie żałuję już z tej perspektywy tutaj. Nie żałuję. I dalej, jak się będziemy w ogóle widzieć dalej, jak będę sobie chodził, to będę po prostu tylko coraz bardziej widział skutki
błogosławieństwa tych decyzji. Ja nie żałuję Ci. Jeżeli dzisiaj masz jakiekolwiek opory związane z tym, by podjąć dla Ciebie trudną decyzję, ułożyć jej życie, by zapłacić cenę, nie bój się tego. Nie bój się tego. Chwilę poboli. Przejdzie. Będziesz się równie cieszył, co ma dla Ciebie Ojciec. Natomiast też, co oczywiste, bo tak nawiązywać do, bazować tak naprawdę na świadectwie też służby, mówiąc właśnie o tym, by nie bać się Państwa życia. Zanim tak było, że jak coraz częstszą służbę zacząłem wprowadzać, że zacząłem to brać od Boga, to ja się też dałem przygotować. Jeżeli dzisiaj widzisz to, że potrzebujesz przygotowania, to też za to jest potrzebne, by zapłacić cenę. Tak, ja szukałem. Ja byłem w miejscu, gdzie nie miałem podanych na tacy, bo wiele rzeczy w ogóle tutaj jest podanych na tacy, wiele rzeczy jest łatwo znaleźć, przez co się czego tego nie do końca ceni. Natomiast ja szukałem, tak, jeździłem po kościołach, na konferencje, czy tam za granicę, słuchałem słuchających z Polski, za granicę, szukałem namaszczonych ludzi, rozumiem, jakie to jest ważne. I zapłaciłem za to cenę, tak? Była cena. Wiedziałem, że potrzebuję przygotowania, odczytywałem w duchu pewne rzeczy związane z powołaniem, wiedziałem, że potrzebuję przygotowania i płaciłem cenę tego, tak? Z tego, że straciłem pracę, w związku z tym, że miałem przekonanie, by w jednym miejscu być, a usilnie o to zabiegało do szefa już wcześniej i nie był temu w ogóle przychylny. Jak był całkiem na pewno, muszę tam być, bo umrę. Mówię w ogóle. Ja do Jezusa żyję. Widziałem też to, jak wygląda rzeczywistość duchowa coraz szerzej. Widziałem też to, jak wygląda Kościół. W jakim stanie jest Kościół? Poza granicami tego kraju, w granicach tego kraju. W tym wszystkim właśnie dawałem się przygotowywać i płaciłem tą cenę. Nie bój się dać Bogu się przygotować. Nawet jeżeli to, co On teraz ma robić w Twoim życiu, tak? Masz słuchać tam. Dał Ci lider do słuchania fundamenty, znaczy dał Ci lider do słuchania jakieś nauczania. No i tak, no dobrze, no fajnie, tylko co z tym dalej? Nie bój się, no zapłać tym swoim czasem, tym swoimi emocjami, w ogóle weź to. Zobaczysz później tego efekt. Ale podejdź teraz do tego z wiarą. Daj się przygotować, bo Cię Bóg nie będzie miał wprowadzić. Jeśli nie przygotujesz, to jak? Całą sobą w ogóle może Ci chcieć wprowadzić w pewne miejsce, no ale jak Cię ma wprowadzić, jeśli nie dał Ci przygotować? Widziałem różne rzeczy, jakie funkcjonują w Królestwie Bożym i w Kościele, jaki jest ten Kościoła i coraz bardziej docierało do mnie, że trzeba coś z tym zrobić. Trzeba coś z tym zrobić, że tak mało ludzi zna Jezusa, trzeba coś z tym zrobić, że standard duchowy jest rozmyty, że tak wiele jest nieświadomości w Kościele. Ja sam w ogóle doświadczyłem tego, że nie miałem Kościoła, co myślę, że mnie mocno wywróciło moim początkiem z Bogiem. Chciałem to zmienić. Chciałem w ogóle, by inni mieli. Mówię jak Kościoła, mówię, ale kurczę, nie każdy musi zaczynać tak jak ja. Ktoś może w ogóle zacząć w ogóle z miejsca, to miejsce dużo lepszego. Więc ja chciałem, by inni mieli. To było też w ogóle motywacją, dlaczego podejmuję się pewne rzeczy, dlaczego zaczynam działać, dlaczego zaczynam być Kościół. Wziąłem odpowiedzialność, tak? Wziąłem odpowiedzialność za to, co jest. Wziąłem odpowiedzialność, idąc w służbę też za Kościół w Polsce. Ja mówię, nie, no, niekoniecznie za całą, bo nie biorę za wszystko odpowiedzialności, to Jezus za to wszystko odpowiedzialny. Ale biorę za odpowiedzialność za to, co ja mogę zrobić. I to jest w ogóle potrzebne. Ja widzę, że ustawicznie jest ten problem z odpowiedzialnością. I nawet już pomijając rzecz służby. Weź odpowiedzialność za stan swojego życia. I jeżeli dzisiaj jesteś chory, weź odpowiedzialność za to, tak? Może to w ogóle ta choroba w ogóle nie jest przez jakąś twoją głupotę, może ona przyszła jakoś do twojego życia, ale weź odpowiedzialność, by z tego wyjść. Jesteś taki poraniony, może to w ogóle przez ludzi w koło, może to wcale nie było tak, że to ty tutaj zawiniłeś, ale weź za to odpowiedzialność, by z tego wyjść. A jak weźmiesz odpowiedzialność za swoje życie, będziesz ją brał coraz szerzej, to Bóg da ci odpowiedzialność za rzeczy w swoim królestwie, w to, jak możesz służyć. Więc wziąłem odpowiedzialność i w ten sposób zacząłem służbę. Kiedyś właśnie się modliłem w ten sposób i widząc, że wchodzę w powołanie coraz szerzej. Modliłem się do Boga w ten sposób, że ja
Ja mówię, ja chcę z tym coś zrobić. Ja w ogóle się chcę za to wziąć, chcę wziąć odpowiedzialność. I tylko usłyszałem, to ja ci daję autorytet. Ja ci daję autorytet. No i tak mówię, nawiązując do tego, co już w stanie zrobić Bogu. Pojechałem do Poznania, tak? Pojechałem do Poznania, nie znając tam nikogo, mając tylko przekonanie, że w tym mieście Bóg sobie postawił. Zacząłem tam powoli działać. To było z tego początku, tak? To nie było nic spektakularnego. Doświadczałem różnych mniej lub bardziej spektakularnych rzeczy z Bogiem, ale to nie było nic spektakularnego. Spakować walizeczkę, rozklekatować autko i pojechać, tak? Takie zwykłe początki. Była w ogóle praca, ciemno, zimno, gdzieś tam od jednej pracy do drugiej, szukałem coraz lepszej. Ale to, co w tym wszystkim robiłem, to docierałem z Ewangelią, szukałem ludzi, którzy będą chcieli wejść do mojego życia i sam otworzyłem swoje życie. Otworzyłem moje życie na ludzi. Bo miłość Chrystusowa, jeżeli mam ją realnie odzwierciedlać, to ona się będzie wyrażała bliskości. Więc otworzyłem też swoje życie, wcale nie zrobiłem, jadę do Poznania, robię jakąś wielką plakietkę, zaczynamy kościół. Tak? Zacząłem tam po prostu żyć i otworzyłem swoje życie. I pojawili się ludzie. Różnym ludziom usługowałem, niektórzy byli na chwilę, niektórzy byli na dłużej. Ale coraz więcej osób było wokół mnie. Część zaczynało powoli z nami mieszkać i mieszkałem w takim dużym mieszkaniu, gdzie wiele osób mieszkało. Tam osoby się powymieniały, dzisiaj tam mieszkają w sumie wszystkie osoby z naszej wspólnoty. Ja tam już nie mieszkam, ale mieszkanie dalej służy. Te osoby mieszkały ze mną. Otworzyłem moje życie na ludzi i wpuściłem ich do mojego życia. To im też potężnie usłużyło. To też potężnie mnie usłużyło. To też mnie zmieniło potężnie. Tak? Różne w ogóle były fajne sytuacje. Albo dziwne, tak? Bo teraz się przemocowaliśmy jedną osobę. Raz się budzę, widzę, że jakoś tak dziwnie wygląda. Idziemy i śniadamy. Jak mi mówi, bym ci oczy wydrapał. Mówię, zamordowałbym cię. A ja mówię, chodź tu na chwilę. Ty, pastor, cwani, jak jesteś, mówię, chodź, manifestujesz się, chodź, w imieniu Jezus. Wąt z niego tam. Tam powychodziły z niego demony. No ale się budzę i takie miłe śniadanie, nie? Inne sytuacje, gdzie ktoś inny po prostu pracowałem z nim, zmieniał swoje życie, wychodził z nałogów, ale w te nałogi wpadał, był dużo uciążliwy dla wszystkich, no i musiał się pożegnać, tak, z mieszkaniem tam. No i trzeba o takich rzeczach też decydować. I przez to wszystko miał autorytet, tak, Bóg pokazał, komu mogę służyć. I on też potężnie przemienił mnie, tak, to też jest zapłata, kiedy ty będziesz płacić swoje życie. Kiedy ty odważysz się, podejmujesz kroki w kierunku tego, by dać się Bogu, tak? Użyć, ukłaść to, co masz przed Nim, by służyć, to jedną z zapłat, jaką ty odbierzesz, to będzie to, że On ciebie przemieni, tak? Przemieni twoje życie, przemieni ciebie, będziesz przemieniony. On też podróżnie błogosławił moje życie, tak? To pociągnęło ze sobą błogosławieństwo, to jest zapłata. I też ludzie, wszyscy ludzie, którzy mogą służyć, wszystko to, co mogło się stać, wszystkie te świadectwa, które widzieliśmy, to też jest potężną zapłatą, tak? I w praktyce, jeżeli tą decyzję podejmujesz w podążaniu za Jezusem, nie to, że przyjmuję od Ciebie przebaczenie i idę sobie żyć teraz, tak, wiedząc, że już nade mną kosa nie wisi, tylko oddaję Ci moje życie i poddaję Ci moje życie. Tak? To będzie cię co jakiś czas coś przerastało. Ja miałem takie sytuacje, co chwilę mnie coś przerastało. Co chwilę w ogóle się czułem albo przez rzeczy, które ja musiałem ogarnąć, albo przez w ogóle rzeczy w ogóle nie z mojego życia, rzeczy z życia ludzi, tak? To ja mówię, ja mam tylko Ducha Świętego, tak? Mówię, pieniędzy nie mam ci dać, nie mam ci jak pomóc, nie mam ci jak tego zrobić, pomodlę się o ciebie. Dostawałem słowo wiedzy, przychodziło proroctwo. Nagle ten człowiek był w stanie połączyć elementy swojego życia i się uratować z jakiejś sytuacji. Ale też była sytuacja po prostu trudna, tak przerastająca. Ten lęk, mówię, jeżeli będziesz kładł swoje życie dla Boga, to będziesz co chwilę pukał lęk.
będzie pukało w trudności, będzie pukało zmartwienie. A Jezus mówi, o nic się nie martw, o nic się nie prosz, a to będzie pukało. Czy otworzysz? Czy otworzysz? Bo to będzie pukało, czy otworzysz? Tych drzwi nie otwieraj. Jeśli tych drzwi nie będziesz otwierał, a będziesz trwał nieustannie skupiony na nim, na Jego miłości, to nie będzie problemu właśnie, byś służył, byś płacił swoje życie. Kiedy w pewnym momencie, kiedy już służyłem, już funkcjonował Kościół, to było na uwielbieniu Padło, kiedy leżałem, ja zacząłem widzieć z perspektywy krzyża. Ja zacząłem widzieć siebie jako przybitego do krzyża. To nie było koniecznie przyjemne wcale. Zacząłem widzieć siebie, że na podłodze, tak jakbym był przybity do krzyża. I zaczął mi Bóg pokazywać rzeczy związane z tym, co wiąże się ze służbą. Ja zrozumiałem, że będąc na tym krzyżu, właśnie tak Jezus nam służył. I wtedy wisiał na tym krzyżu, i ja czułem, jak miał gwoździe w rękach. Ja mówię, chcę się ruszyć, a nie mogę. Mówię, ciekawa. Ja mówię, jak w służbie. Ja mówię, krwawie. Mówię, mnie to boli, krwawie, ale krew, jest w Biblii pisane, że nie jest życie, tak? I to płynie w ogóle życie do ludzi. Ty krwawisz, a do ludzi płynie życie. Coś cię tam właśnie boli. Jakieś cierpienie na siebie takie przyjmujesz, związane z, nie wiem, z dyscypliną nawet powiedziałbym po prostu. I taką właśnie miałem wizję i Bóg mi pokazywał, z czym to się realnie wiąże, że ja chcę służyć, z czym to jest realnie związane, że ja chcę działać, że ja chcę realizować Jego wolę też, tak? I to wiedział, na co się decyduje, tak? Nawet gdy już służyłem, to mnie, można by jeszcze w tym pytał, czy wiesz na pewno, z czym to jest związane i czy na pewno się na to decydujesz. Przemyślałem jeszcze raz i mówię, no tak. Gdy bierzesz, mówię, te różnorakie rzeczy na siebie, no, można powiedzieć, że cierpienie, to doświadcza zmartwychwstania i twoje życie się podnosi i się przemienia, bo on cię w tym nie zaniedba. Mimo, że są jakieś chwilowe trudności, mimo, że kogoś tam nosisz, to się wydaje, że wolniej idziesz po coś, o co wierzysz, to on cię nie zaniedba, dojdziesz, tak? On cię nie zaniedba, dojdziesz. I są... Motywacją jest po prostu to, że on kocha. On kocha tych wszystkich ludzi. Motywacją to są po prostu ludzie. Ludzie, którzy usłyszą w Ciebie Ewangelię, którzy czekają na Ciebie, tak? Czeka całe stworzenie z niecierpliwością na objawienie się Synu Bożym. Czekają na Ciebie ludzie, czekają na Ciebie sytuacje, czekają na Ciebie przygody do wzięcia, czekają na Ciebie trudności, które weźmiesz na klatę za to. To na Ciebie czeka. I za to wszystko jest potężna nagroda Niego. Dobrze, kochani. To jest to, co chciałem na pewno powiedzieć w związku z tym. Ja myślę, że to jest ważne, by wiedzieć, czym to się wiąże, ale też się w ogóle tego nie bać, tak? Nie bać się tego. Bo to w ogóle strach jest największym wrogiem. Strach jest największą blokadą w tym, tak? Możesz się też nasłuchać tego, na przykład jak ja miałem, jak ktoś tam miał. Może jak on tak miał, to może ja nie chcę służyć, może nie chcę czegoś robić, jest? Niekoniecznie będziesz miał tak jak ktoś, tak jak ja, tak? Będziesz mógł mieć może zupełnie inną drogę. Ale Boże jest standardem, Boże jest prawdzie, tak? Boże jest prawidłem. No, tyle. Przyjaciele. Usłyszałem taką ważną rzecz. Takie świadectwo. Jak pastor takiego dużego kościoła, jak posyłał ludzi na misję i zapytany przez jednego z nich, od czego mam zacząć, on do niego powiedział tak: nie martw się. Jedź i złóż ofiarę. Nie martw się, od czego masz zacząć. Jedź tam i służ ofiarę. To jest informacja przebudzeniowa. Ludzie mówią, od czego mam zacząć Kościół?
Od czego mam zacząć służbę? Jak mam to zrobić? Młody człowiek jedzie i składa ofiarę. Ma do wyboru różne rzeczy. Nie wybiera ich. Ludzie szukają... Ja chcę zburzyć pewną rzecz u was. Ja chcę, żebyście dzisiaj, jak stąd wyjdziecie, mieli pewne rzeczy zburzone, inne zbudowane. Ja chcę, żebyście mieli zburzoną jedną iluzję. Nie istnieje coś takiego jak plan dla rozwoju służby. Jak plan dla szerzenia królestwa. Takiego czegoś nie ma. Jak gdzieś ci to włożyli w głowę, jak to cię okłamali, wkręcili cię. Jak na przykład powiedzieli tam, jedź tam i się módl. Albo powiedzieli, jedź tam i ewangelizuj. Rozumiesz? To cię oszukali. Nie. To tak nie działa. Kiedyś Duch Święty to mi powiedział, ogień spada tylko na ofiarę. Nie chcesz składać ofiary, nie spuszczam swojego ognia. Dzisiejsze enigmatyczne myślenie w chrześcijaństwie polega na tym, że łaska jest związana z tym, że ja sobie będę tak płynął przez to życie lajtowo i Bóg mnie użyje sobie. Użyć to prezerwatywy można. Taki numer. Chodzi o ofiarę. O ofiarę. Jeżeli chcesz przebudzenia, to musisz powiedzieć, Boże, chcę być ofiarą. Chcę, żeby moje studia były ofiarą. Chcę, żeby mój samochód był ofiarą. Chcę, żeby moje ubrania były ofiarą. Chcę, żeby moje małżeństwo było ofiarą. Chcę, żeby moje dzieci były ofiarą. Chcę, żeby mój biznes był ofiarą. Chcę, żeby moja przyszłość była ofiarą. Mój talent, żeby był ofiarą. Tego chcę. Tacy ludzie robią przebudzenie. Tacy ludzie robią przebudzenie. Ludzie, którzy biorą swój pakuneczek życiowy i idą złożyć ofiarę ze swojego życia. Rozumiecie, o co chodzi? Ja kiedyś się do Boga pomodliłem i powiedziałem, Panie Boże, ja potrzebuję spotykać na swojej drodze ludzi, którzy będą myśleli tak jak ja. Bo ja uważam, że myślę prawidłowo. Jeżeli się mylę, to jestem gotowy na zmianę. Po jakimś okresie doszedłem do wniosku, że zmiana nie następuje, wręcz moje poglądy się jedynie pogłębiają. W związku z tym zobaczyłem, że ta modlitwa miała sens i zacząłem głęboko o to wierzyć. Zaczęli się na mojej drodze pojawiać ludzie tacy jak wy. I między innymi pojawił się kiedyś Bartek. W dziwnych okolicznościach przyrody bardzo. My się bardzo dziwnie spotkaliśmy w ogóle. My się gdzieś w Krakowie spotkaliśmy w ogóle. Dziwne to było. Bardzo. W dziwnych miejscach. O co chodzi? Dlaczego tak jest? Dlatego, że Bóg wspiera takich ludzi. Słowo Boże mówi, z krańców nieba, z krańców ziemi. Na głos trąby. I to jest mowa o powrocie Kościoła. Ale ta sama metodyka jest, jeżeli chodzi o zbieranie ludzi przebudzenia. Ludzie przebudzenia to ludzie, którzy składają ofiary. Nie chcesz składać ofiary, nie jesteś człowiekiem przebudzenia. I koniec. I pogódź się z tym. Jest w porządku. Tak jak powiedziała moja żona. I pójdziesz do nieba. Ale jeżeli powiesz, ja jestem człowiekiem przebudzenia, to się równa, że jestem ofiarą. I teraz ja wszystko położę. Wszystko. Wszystko. Wszystko.
skonstruuję tak moje małżeństwo, że będzie służyło Królestwu. Skonstruuję tak wychowanie moich dzieci, żeby służyło Królestwu. Rozumiecie, o co chodzi? Skonstruuję tak moje relacje, żeby służyły Królestwu. Jestem młody, to pójdę na takie studia, żeby to służyło Królestwu. Skończę takie szkoły, zrobię takie biznesy. Wszystko zrobię w jednym kierunku, aby służyć Królestwu. Złóż ofiarę. Ktoś mnie zapyta na końcu życia, co tam zrobiłeś w życiu? Ofiarę słyszałem. Ofiarę? A jak ogień Boży spada, tak? Jak jest ofiara złożona, to wiesz, co on robi? Pali ofiarę, pali kamienny ołtarz, pali ziemię i pali wodę. Czytałeś kiedyś o tym w Biblii? Że jak spadł ogień z nieba, Boży ogień, to spalił ofiarę, kamienny ołtarz, ziemię, na którym stał ołtarz i wodę, która była w kanaliku wokół ołtarza. Ja tylko raz w życiu przeczytałem o tym, że ogień spalił wodę. Właśnie wtedy. Rozumiecie? Ale wiecie, czemu tak tam było? Bo tam był Eliasz. Eliasz. A Eliasz złożył ofiarę ze swojego życia. Eliasz wystąpił przeciwko systemowi. Nie podpisał się pod systemem politycznym i nie podpisał się pod systemem religijnym. Nie był uprzejmym, sympatycznym człowiekiem. Jak kapłani Baala robili swoje różne tutaj msze ofiarne, to on stał i szydził z religii. I mówił głośniej: krzyczcie. Pewno śpi Baal. Pewno nie słyszy. Pewno głuchy. Rozumiecie, o co chodzi? Taki był Eliasz. Złożył ofiarę. Jeżeli chcesz przebudzenia, to złożysz ofiarę. Powiesz: składam ofiarę z każdego elementu swojej duszy, z każdego elementu swojego ciała. Poniosę wszystko. Diabeł przyjdzie do ciebie i mówi: zapłacisz za to rozwodem, rozpadem, zniszczeniem. Tak? A ty powiesz: to nie jest problem dla mnie. To nie jest dla mnie kłopot wszystko. To nie jest kłopot, bo ja czekam na ogień, który pali wodę. Ja tego w ogóle chcę. Nazwą cię szarlatanem, kretynem, antychrystem. Rozumiesz? Wyrzucą cię poza margines. Ale Chrystus był też ukrzyżowany poza bramą. Był wyrzucony na margines. Na margines. Te słowa, które dzisiaj Michał mówił: przecież trzeba coś jeść, mówili ludzie. Coś jeść trzeba. Zaraz mi się przypominają ci ludzie. Jezus dopiero rozmnożył parę tysięcy chlebów. Rozumiesz? A oni idą z tyłu i mówią: chleba nie mamy dzisiaj. Co my jeść będziemy? Ten dopiero narobił parę ton jedzenia. Parę ton chlebów narobił. Parę ton chlebów. Rozumiesz, o co chodzi? A oni mówią: chleba nie mamy. Jezus się odwraca i mówi: czy w ogóle jesteście ślepi? O co wam chodzi? Tak? W sumie nakarmiliśmy kilkanaście tysięcy ludzi. Kurczę, szok. Podejmij dziś decyzję. To świadectwo jest bardzo ważne, dlatego poprosiłem o to Bartka. Bo ja widziałem, jaką tą ofiarę składa. Rozumiecie? Ja widziałem, jaką tą ofiarę składa. I wiecie, co też widziałem? Albo czego nie widziałem. Nigdy nie widziałem. I to mnie ujęło. Żeby przyszedł do mnie i powiedział do mnie tak: pomóż mi w tym. Nigdy nie powiedział. Nigdy. Przyszedł i powiedział tak: ja to zrobię. I ja to zrobię. On nie przyszedł, powiedział tak: daj mi plan. Daj mi pieniądze. Daj mi coś. Nie. Przyszedł, powiedział tak: ja to zrobię. To różni ludzi przebudzenia od ludzi, którzy mają mentalność najemnika. Przychodzą i mówią tak: wyposaż mnie
to coś zrobię dla ciebie. A czy ja jestem w ogóle wagabunda życiowa, to ja mówię takiemu człowiekowi, wiesz co, ja sam ze wszystko zrobię. Ja pociągnę wóz pustaków, choćby był bez kół. Jak to koleś z orkiestra śpiewa. Rozumiesz? Przychodzi do mnie ktoś i mówi, zrób całe oprzyrządowanie w moim życiu, to mi się od razu nie chce. Okej? Okay? Mi się nie chce. Bo Jezus to miał jedną metodę. Mówi, chodźcie za mną. Chodźcie, chodźcie, chodź. A gdzie idziesz? Dobra, chodź, zobaczycie. To była dopiero tajemnicza postać. Okej? Okay? Myślcie o tym, bo to jest mega ważna rzecz. Odważyłem się, powiedział. Odważyłem się, mimo że moja osobowość to nie jest w ogóle superman. Byłem depresyjny, ale się odważyłem. Odważyłem się. Byłem depresyjny, ale odważyłem się. Co to jest odwaga? To jest działanie wbrew lękowi. Nie powiedział, nie bałem się. On powiedział, byłem depresyjny, ale odważyłem się. Jeżeli człowiek decyduje się złożyć ofiarę, to tam nie ma już nic do dodania. W ogóle ludzie, chcę, żebyście zrozumieli bardzo ważną rzecz. Jeżeli diabeł zobaczy w twoim życiu, że decydujesz się na złożenie ofiary ze swojego życia, rozumiesz? To jest dla niego harakiri. Rozumiesz? On sobie otworzy brzuch. On się musi zabić. On musi się zabić. On nie ma żadnych szans. To jest dla diabła zabójstwo usłyszeć od człowieka, że składa ofiarę. Bo diabeł, on chce zabijać, kraść i wytracać. A ty mówisz do niego tak, a ja sam oddam i sam się zabiję. I co mi zrobisz teraz? Ty mówisz, bo kraść, zaczynać, wytracać. A ja właśnie sam się wszystkiego pozbywam, tak? I sam się zabijam. Jezus wisi na krzyżu, mówi, nikt mi życia nie odbiera. Ja w ogóle wierzę w to, że on tego nie mówi w próżnię. Wiecie, w co ja wierzę? Że tam wokół Golgoty były setki tysięcy demonów. Tam był największy zjazd piekła od czasu upadku Lucyfera. Największy zjazd piekła. Rozumiecie? Największy zjazd piekła. On to widział. On to widział. Patrzył w oczy diabła. Diabeł mówił do niego, odbieram ci życie. A on mówił, nikt mi życia nie odbiera. Sam go oddaję. Nikt nie może mi życia zabrać, bo zdecydowałem się być ofiarą. Nikt! Jezus umarł aktem woli. Rozumiecie, o czym ja mówię? To jest bardzo ważne. Jezus nie umarł na coś. On umarł, bo zdecydował, że umiera. Mówi, Ojcze, oddaję ci ducha mego. Nikt mi nie odbiera życia. Złóż ofiarę, a spadnie ogień. Nie złożysz ofiary, nie spadnie ogień. Wiesz, co będziesz robił, jak nie złożysz ofiary? Będziesz trzymał religijną zapalniczkę w ręku i podpalał. A grupa religijnych kacyków będzie cierpiała prawo. I o, swój chłop! Trzyma fason. Rozumiesz, o co chodzi? Kiedyś jeden taki prorok miał wizję, jak widział masy ludzi z kościoła, a na tych ludziach siedziały demony i strzały im na głowę. I oni tak szli w takim pochodzie, wie. A on stał i mówił, Panie, naucz mnie strzelać do demonów tak, żeby nie ranić ludzi. A Duch Święty do niego mówił, nie zawsze ci się uda. Ale wal, bo warto. Demony ludziom strzą na głowy. Rozumiecie? A ludzie palą swoje małe zapalniczki, i mówią, jestem człowiekiem przebudzenia. Ogień, 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 ogień. Tak to wygląda. A diabeł mówi, już ci idę butelkę z gazem niosę. Z czym
napiję ci zapalniczkę, żebyś się dobrze bawił. Zaśpiewa jeszcze raz, wielki jest Bóg. Rób tak. Ale ludzie przebudzenia nie mają żadnych zapalniczek. Rozumiecie? Oni kładą swoje życie. Idź i kładź życie za przykładem tego młodego człowieka.